Dzisiaj w ratuszu otwarto urnę z kartami do głosowania na nową nazwę ulicy Tadeusza Mareckiego. Jak informowaliśmy, pierwsza próba zmiany nazwy tej ulicy zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem obyło się bez niespodzianek. Mieszkańcy zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za nazwą Łąkowa. Zliczanie oddanych głosów odbyło się w ratuszu. Komisja w obecności dziennikarzy otworzyła urnę, przeliczyła oddane głosy i odczytała protokół z głosowania. 72? 1? I 162. Ogólnie wpłynęło 162 ankiety, w tym 6 ankiet było nieważnych, nie zaznaczono żadnej propozycji. Wyniki sądy przedstawiają się następująco. Propozycje nazw. Ulica Zgodna uzyskała 25 głosów, ulica Księdza Jerzego Aleksandra Popiełuszki 44 głosy, Władysława Święckiego nie uzyskała żadnych głosów, ulica Paryska 14 głosów, ulica Łąkowa 72 głosy, ulica Tadeusza Mazowieckiego nie uzyskała żadnego głosu. Przeprowadzone głosowanie kończy proces dekomunizacji nazw w naszym mieście, choć jeszcze Rada musi się na ten temat wypowiedzieć w uchwale. Jak pokazuje doświadczenie wśród mieszkańców naszego miasta, nazwy czczące bohaterów narodowych i osoby zasłużone dla Suwałk nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem. Zdecydowanie wolimy nazwy proste, funkcjonalne i miło kojarzące się. Podczas wcześniejszych głosowań mieszkańcy zarówno Mareckiego, jak i Paweckiego oddali największą liczbę głosów na tę samą nazwę, mianowicie Pogodną. Ostatecznie tablice z najbardziej pożądaną nazwą zawisną na Paweckiego, o czym zadecydował rzut monetą. Z kolei Mareckiego przemianuje się na Łąkową. Poprzednie głosowania w przypadku czterech ulic pokazywały, że jeżeli mieszkańcy głosowali w największej ilości na daną nazwę ulicy, to również i radni przychylali się zawsze do decyzji mieszkańców i tak to wygląda. Ale ja tutaj nie będę uprzedzał w żadnym wypadku decyzji Rady Miejskiej, bo to ona ostatecznie podejmie decyzję, czy ulica Łąkowa, która zebrała najwięcej dzisiaj głosów, będzie tą ulicą właśnie po zmianie w czerwcu podczas sesji Rady Miejskiej. Przy ulicy Mareckiego mieszka aktualnie 280 osób uprawnionych do głosowania. Do urn wystawionych w Szkole Podstawowej nr 4 przy Wojska Polskiego pofatygowało się 156 osób. Szkoda, że tak mało, choć nowa nazwa jest urocza.